Znamy laureatów czwartej edycji konkursu plastycznego na najpiękniejszą kartkę świąteczną Orszak Trzech Króli. 31 stycznia w Sędziszowskim Domu Kultury nagrodzono autorów najlepszych prac. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Organizuje go Biblioteka Publiczna w Sędziszowie Małopolskim przy współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury. Nasz konkurs, który już organizujemy od 4 lat, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem naszych dzieci tu mieszkających na terenie gminy, uczniów szkół podstawowych, a także uczniów klas 0. Na ten moment możemy się pochwalić, że łącznie w tym konkursie wzięło udział 566 uczniów. Każdego roku jest to około 140 prac. Temat przewodni konkursu zawsze jest ten sam. Organizatorzy starają się jednak, aby każdego roku towarzyszyło mu coś charakterystycznego. To, że tyle tych prac wpływa i jest to zainteresowanie na tym samym poziomie, wskazuje nam tylko taki cel, że ten konkurs należy kontynuować i też może ewentualnie dokładać jakiś element, który w tym roku też postanowiliśmy dołożyć. Było to taka mała zmiana, że należało do tej pracy w jakiś sposób ją zaznaczyć, uwypuklić, element charakteryzujący nasze miasto Sędziszów Małopolski. Właśnie chciałbym się zatrzymać jeszcze przy temacie, motywach, które pojawiają się na tych kartkach świątecznych z reguły. Z reguły na tych pracach pojawiają się motywy, no, ale tak też jak ten temat wskazuje, jest to Orszak Trzech Króli, więc dzieci wręcz dosłownie też rozumieją ten temat, rysują trzech królów, którzy podążają za gwiazdą, ale w tym roku właśnie przez ten nowy dodatkowy element pojawił się nam na tych karteczkach herb Sędziszowa, ratusz, inne takie elementy, które by wskazywały drogę do Sędziszowa, typu drogowskaz. Bardzo ładne te prace właśnie w tym roku z tego względu powstały. Komisja oceniająca pracę brała pod uwagę samodzielność wykonania, kreatywność, staranność i pomysłowość, a tej uczestnikom konkursu nie brakowało. Co przedstawia twoja praca? Przedstawia trzech króli, którzy idą przez pustynię. I czego użyłaś do zrobienia tej pracy? Pomalowałam materiał, namalowałam tło i narysowałam trzech króli. Co przedstawia twoja kartka? Trzech królów idących do Sędziszowa i wykleiłam ją papierem, troszeczkę dodałam brokatu. Nagrody laureatom konkursu wręczyli burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć i dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Katarzyna Hagdej. Burmistrz ufundował również dla wszystkich uczestników popcorn.